Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Wydawnictwo Young przedstawia książkę Marty Bian pod tytułem Wakacje pod morzem. Czyta Klaudia Bełcik. Nagranie Pika Voice Audiobooki. Wszystkim, którzy choć raz się rozpadli. Playlista. Marta Bian Chciałabym nie chcieć. Sonbert. Wodospady. Kamil Holden Kryszak. Justyna Święs. Nie jestem Alicją. Happy Set. Długa droga w dół. Emo. Melodia. Tone. Lana Del Rey. Big Eyes. Taco Hemingway. Witaj w hotelu Marmur. Daniel Blum. Wszystko, co kocham. Natalia Schroeder. Pierwszy, drugi, dziesiąty. Syndrom paryski. Letnie noce. Ofelia. Tu. Symul. Where's my love? Alternate version. Sonbert. Hell. M83. My tears are becoming a sea. Kasia Lins. Morze Czerwone. The Dough. Dusted Off. Daniel Bloom, Leszek Możdżer, Janek Ibaśka. Emily Browning, Asleep, Sucker Punch, Original Motion Picture Soundtrack. Nick Cave and the Bad Seeds. Oh, Children. Vito Bambino, Nudy. Willow, Why Don't You Cry? Vancouver Sleep Clinic, Lang. Down Like Silver, Peter Bradley Adams, Caitlin Canty. Broken Coastline, Emily Wells, Becomes the Color, Damian Ukeje, Sarsa, Od połowy, Last X, Hotel Kiss, Wilki, Baśka, Filipe Rombi, Le Jumeau Miroir, Igor Herbut, Jasny, Caleb Arredondo i Saks End. Jeden. Pamiętam to południe na plaży, kiedy chłopcy zakopali mnie w piasku. To miał być zakład. Uznałam, że dam radę. Jeśli wytrzymam przez godzinę, kupią mi tego dnia wszystko, na co będę miała ochotę: gofry z bitą śmietaną i wiśniową frużeliną, taką z cudownym chemicznym posmakiem, watę cukrową w kolorze błękitnego nieba, kauczukową piłkę z automatu na żetony z plastikowym owadem w środku. Bransoletkę z bursztynowym oczkiem wciśniętym między rzemykową plecionkę, frytki ze smażalni, po których zawsze bolał mnie brzuch, ale były tego warte. Seans w tandetnym kinie 4D, gdzie na filmie o dinozaurach fotele ruszały się tak mocno, że dostawało się choroby lokomocyjnej. Karnet do objazdowego parku rozrywki, który ewidentnie wymagał odnowienia, a jednak czuło się w nim motyle w brzuchu. Mieli dom strachów z wagonikami i karuzelę pełną lewitujących łabędzi. Wtedy nie miało znaczenia, czy ich oczy kruszą się od czasu. Ważne, że łabędzie wznosiły cię w powietrze i pozwalały o wszystkim zapomnieć. Najpierw się śmiałam, bardzo głośno. To były jeszcze czasy, kiedy często się śmiałam. Z moich trzewi wydobywał się prawdziwy rechot, a przyjemnie chłodny, mokry piasek zaciskał objęcia najpierw na moich stopach, Potem na brzuchu, ramionach, aż wreszcie wystawała mi z nad ziemi jedynie głowa. Machałam nią, a posklejane od soli strąki włosów, łaskotały mi policzki. Miałam ochotę się podrapać, ale nie byłam w stanie. Pamiętam ich twarze, beztroskie i wyszczerzone w uśmiechach, dopóki nie uciekli gdzieś poza fragment krajobrazu, który mogłam dojrzeć. Ej! krzyknęłam, ale mój głos zniknął w szumie fal. Robert, mieliście być tu ze mną! Tak naprawdę wiedziałam, że się tak nie umawialiśmy. Nie zaznaczyłam, czy spędzę tę godzinę w samotności, czy w ich towarzystwie. Jednak, kiedy usunęli się z pola widzenia, poczułam pierwszy podmuch niepokoju. Filip? Filip miał drugorzędne znaczenie. To mój brat Robert był osobą, której ufałam najbardziej na świecie. Ale przy swoim przyjacielu miał tendencję do popisywania się, zmieniał zasady gry. Dobra, jak chcecie. Parsknęłam, starając się brzmieć swobodnie, chociaż palce u stóp zaczynały mi drętwieć. Intensywnie wpatrywałam się w morze przed sobą dziki, szary Bałtyk. Miałam sześć lat wtedy jeszcze nie zachwycałam się naturą, a przynajmniej nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nie traciłam tchu na widok spienionych grzbietów fal, nie wyobrażałam sobie, co woda kryje gdzieś głęboko w sobie. Ale wtedy chyba po raz pierwszy zrozumiałam, że nie jest to żywioł, z którym można wygrać. Przełknęłam ślinę, zdając sobie sprawę, że zupełnie nie przemyślałam sytuacji. Przecież w każdej chwili fale mogły przypłynąć bliżej niż zazwyczaj. Najpierw liznąć delikatnie wybrzuszenia moich stóp, żeby później połknąć mnie całą na niemal pustej plaży. Robert! wydarłam się ponownie, wciąż z radosną nutą w głosie, chociaż walczyłam ze wzbierającą paniką. Pojawił się przed moją twarzą chwilę później, rycząc w niebogłosy, a ja razem z nim. Jednak nigdy nie zapomnę tych długich sekund, kiedy myślałam, że mnie zostawił. Że za chwilę niewinna zabawa zmieni się w koszmar, a ja zostanę zakopana w piasku, który do tej pory służył mi wyłącznie do rozrywki, pochłonięta przez morze, które tak kocham. 2. To wspomnienie przyszło właśnie wtedy, dosłownie chwilę przed rozmową, która znów miała mnie tam zabrać. A tobie co się stało? Robert stanął tyłem do mnie. Usłyszałam odgłos nalewanej z ekspresu kawy. Syk wypełnił pomieszczenie, a ja cicho westchnęłam. Nic, odparłam, wsuwając do ust łyżkę z rozmoczonymi przez mleko płatkami. Widzę, że coś. Mówię, że nic. Zerknął na mnie z ukosa, a na jego twarzy pojawił się cień uśmiechu. Złamane serce? To miało być zabawne. Spytałam z oburzeniem. A czy ja się śmieję? zmarszczył brwi i znów odwrócił się tyłem, opalonymi plecami do mnie. Uśmiechnąłeś się, burknęłam. Przez okno wdarł się do kuchni zapach spalin, ciężarówka przetoczyła się ulicą i stanęła akurat pod naszym domem. Kierowca wysiadł, zostawiając zapalony silnik i zaczął krzyczeć coś do swojego towarzysza. We dwóch zaczęli sprawdzać wnętrzności samochodu pod maską. Wyobraziłam sobie, jak wyciągają po kolei szczypcami skręcone jelita, lśniące narządy. Niemal widziałam, jak parują, a mężczyźni krzywią się pod wpływem smrodu, kaszląc. Słyszysz, co do ciebie mówię? Głos Roberta dochodził z daleka. Hm? Spojrzałam na swój talerz. Był pusty. Pytałem, czy chcesz kawy mrożonej. Jest ciepło. Nienawidzę kawy, przecież wiesz. Odparłam i wstałam od stołu, odkładając talerz po płatkach do zlewu. Ach, tak! Robert uniósł brwi i zajął miejsce przy stole. Jeszcze wczoraj widziałem, jak robiłaś sobie espresso przed snem. Swoją drogą bardzo mądrze, dzieciaku. Teraz to ja stałam oparta o szafki kuchenne, oblizując usta z mleka, a mój starszy brat siedział z kubkiem kawy i miną, jakby był już dorosły. Właściwie w teorii był. Skończył niedawno osiemnaście lat. Chodził do technikum hotelarskiego, czekając na kolejny rok szkolny, a później na maturę. I zastanawiał się, co zrobić dalej z naszym życiem. Od dawna nie mieliśmy ojca. Ja nie miałam go nigdy, bo zniknął zanim się urodziłam. A nasza mama od roku spała. Lubiłam myśleć, że po prostu śpi. Wyrażenie jest w śpiączce wpędzało mnie w mroczne rejony. 14 lipca poprzedniego lata, jawił mi się w głowie jako czarna dziura, którą co chwilę musiałam omijać w myślach, aby nie wpaść w nią na długie godziny. Czy mama lewitowała w takowej przez cały ten czas, jak Alicja wpadająca do krainy czarów? Przymijała płynące w otchłani dookoła przedmioty dawnego życia, meble, bibeloty, nasze oczy. Empik Go – najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.